Lubelskie, zwłoki Noworodka pod łóżkiem w torbie Lubelskie, zwłoki Noworodka pod łóżkiem. Prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku zabójstwa, po tym jak policjanci znaleźli ciało Noworodka w jednym z domów w powiecie krasnostawskim. Matka dziecka jest w szpitalu, gdzie zgłosiła się z powodu silnego bólu pod podbrzusza. Kiedy lekarze zorientowali się, że kobieta niedawno rodziła, zawiadomili funkcjonariuszy weekend do szpitala w krasnym stawie województwo. Lubelskie zgłosiła się 27-letnia kobieta mieszkanka Wierkowic w gminie Izbica. Uskarżała się na silne bóle pod brzusza. Trafiła na oddział ginekologii. Badania wykazały, że kobieta niedawno urodziła, do czego nie chciała się przyznać. Zaniepokojeni lekarze przekazali im informacje policji. Funkcjonariusze pojechali do domu 27 latki. W trakcie przeszukania dokonali makabrycznego odkrycia. Pod łóżkiem znaleźli zwłoki chłopca w zawinięte w lnianą torbę. Na miejsce wezwano prokuratora. Śledztwo prowadzone jest w kierunku zabójstwa, informuje Polsat News. Lekarze walczyli o życie kobiety, kobieta nadal jest w szpitalu. Według ustaleń lokalnych dziennikarzy, lekarze musieli walczyć o życie 27 latki. Ma ona jeszcze dwoje dzieci. Trwa ustalanie szczegółowych okoliczności zdarzenia. Jak dowiedział się Polsat News, we wtorek odbędzie się sekcja zwłok Noworodka.